Dzień dobry, poniedziałek. Właśnie przyszliśmy do biura, przynajmniej ja dosłownie przed chwilą, Piotrek. O, tam jest. Piotrek dzisiaj trochę wcześniej. Czas się zabrać za te zasłony. Są zdecydowanie za długie, bo normalnie się wiją po ziemi, są całe pognieciane. Tak więc dzisiaj mój plan jest taki, że muszę ten kącik wykończyć, wiecie, do perfekcji, żeby już sobie po powrocie do full pracy, żeby wszystko było. Działam. W sensie dostałam wielką dostawę papciów, ciuszków. Mam nowe dżinsy. Piotrek? Piotrek. I mamy odwiedziny. Lucy Tracer, prywatny. Dzień dobry. Siadło. Druga. Ta jeszcze. Ja dostałam spodnie, właśnie z Born to Be, tutaj nie widać za dobrze, ale słuchajcie, jeszcze jak założyłam do nich troszkę but na wysokim obcasie, to wygląda jakbym miała nogę na 2 metry, tak więc sztos. Ja podlinkuję wam też te spodnie na dole, bardzo fajne takie z wysokim stanem. Cute! Dobra, a ja teraz się zabieram, bo muszę tą zasłonę zrobić. Testujemy jabłkowego lodu ekipy. Polewa ma inny kolor, ale smakuje tak samo jak ta różowa. A ty przecież już próbowałaś ode mnie, co oszukujesz? Ale tak się nie skupiłam. Ej, a ten jest taki sam, taką samą ma polewę, tylko pomarańczowy. Dobry, tylko bardzo twardy. Spoko. Ekipa? Approved. Piotrek, jak pomarańczowy? Jeszcze nie wiem. Spoko. A? Lepszy niż jabłkowy, no. Serio? No. Dla mnie tak. Ten jabłkowy jest jakiś taki twardy. Jakiś jest tak zrobiony, że się go ciężko gryzie. Ale jest smaczny. Ja lubię takie smaki. A ten się lepiej gryzie, jest spoko. To ma być profesjonalnie? Na kolanie? Na podłodze? No. Żenada, co? Bez komentarza. To sami lepiej zróbcie. Wymyśliła se zasłonę. Ty nic nie wymyśliłeś, więc... Lucia, wiesz co masz zrobić. Zeskocz tam i zepsuj wszystko. Ale wyszło to dobrze. Tutaj i tak wiesz, już se prasuję, po prostu mi tak spadło, nie wiem, takie... No byś kupił mi! Nową deskę do prasowania. Urodziny niedługo. Prawda? Chcesz na urodziny deskę do prasowania? Ale jakąś taką wypasioną. Aha, dobrze, spoko. Karpuleś, jaka jest make-up, zaraz lecimy na miasto, a dokładnie to na Duarte, pierwszy raz w tym sezonie, na szybko i w ogóle pierwszy raz od dawna pokolorowałam sobie brwi, bo zazwyczaj używam tylko tych wosków. Dzisiaj akurat Lash Brow, bo nie wiem gdzie wcisnęłam Mexmo i Mio, natomiast dorobiłam sobie kolor tym takim pisakiem, ja chyba akurat miałam z NYXa i ogólnie mega cute. Idziemy sprzątać, pozbyć się tego Illuminati. To się dzieje, czas na czyszczenie garderoby. Ja jestem podekscytowana, Piotrek trochę mniej. Myślę, Piotrek, że zrobimy to metodą, wywalamy wszystko i wkładamy z powrotem to, co ma zostać i to, co się nadaje. A resztę trzeba zutylizować. Po prostu to zróbmy i zapomnijmy. Jakie ładne kolorki.
wyniesiemy stąd, bo tutaj jest więcej miejsca, żeby to ogarnąć, co? Dobrze. Trzeba kupić. Etap pod tytułem jest gorzej niż było, ale głęboko wierzymy, że będzie dobrze. To jest ten etap, kiedy mam załamanie nerwowe i uważam, że to był bez sensu pomysł i chciałbym, żeby już się skończyło. I tak chodzi w same gacie. I tak to wytnę i tak tego nie pokażę. A ja, żeby nam poprawić humor, zrobiłam ciasteczkę. Okej, my dalej w czarnej dziurze. Mamy małą przerwę na obiad. Głównie jesteśmy uzależnieni od słuchania rozprawy Johnny'ego Deppa i Amber Heard, tak więc dajcie znać, czy też śledzicie, bo my jakby codziennie coś oglądamy. Tu już wygląda lepiej. Natomiast jeszcze we wszystkich innych pomieszczeniach jest bardzo dużo rzeczy, ale jest światełko w tunelu. Jutro musimy dokupić jeszcze jakiś regał i takie tam pierdoły, żeby dużo rzeczy po prostu ułożyć. A zaraz sobie jedziemy na wrotki, na małą przerwę, a ja mam fryzurę na młodego Leonardo DiCaprio. I przechodzimy do najbardziej wyczekiwanego momentu, czyli początek zeznań Deppa. Depp zeznawał przez kolejne parę dni, no i tutaj mamy pierwszy dzień, który zaczynamy od tego, dlaczego on tu jest i o co chodzi. Więc Johnny oczywiście tłumaczy nam, że 6 lat temu Amber Heard zarzuciła mu naprawdę okropne rzeczy. Już jest coraz lepiej. Został karton z rzeczami do oddania na fundację. Już jest naprawdę czysto. Pięknie. Hej ho, let's go, po regał do Gardebory. Myślę, że na ten moment będzie to jedyny mebel, który zakupimy do tamtego miejsca, ale w ogóle wydaje mi się, że nie będzie potrzeby, żeby było więcej rzeczy. W sensie bardzo dużo... Jakieś haczyki tylko jeszcze, bardzo nie? Dużo rzeczy wybyło z naszego mieszkania od wczoraj. Tak więc bardzo się cieszę. Ja w ogóle lubię takie sprzątania. Jestem taka oczyszczona teraz, jak się pozbyłam tych rzeczy, których nie używam. Bo były nawet takie rzeczy, które wiecie, mieliśmy tutaj od kiedy się wprowadziliśmy i ani razu na przykład nie były użyte. Tak więc we wczorajszym sprzątaniu definitywnie wylądowały w koszu. A ty jak się czujesz? No... Piotrek nie lubi, on nie czuje oczyszczenia. Znaczy się czuje oczyszczenie, wiem, że trzeba było to zrobić. Bardzo szkoda mi było wczoraj dnia na sprzątanie. Zwłaszcza, że zajęło nam to, no
myślę, z 6 godzin i jeszcze nie jest koniec, nie? Więc to pokazuje skalę problemu, jaki tam był. Tak więc idziemy po ten regał, ja później jadę do fryzjera, bo... No. Tak więc fajno. Rozterki. Pytania. A tam jest jakiś regał 79 zł. Nie wiadomo. To jest plastikowy. A dziwne. 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 Bardzo dziwne. Dziwne bardzo. Okej, jest regał. Będzie tu, możecie zobaczyć. Zostawiamy to tak i ja razem z wami będę podziwiać efekty, jak wrócę, bo Piotrek będzie tu działał sam, tak więc my jedziemy się trochę odpoczywać, troszkę w ogóle tam odpocząć, posiedzieć kilka godzin w jednym miejscu, biorę sobie gazetkę, słuchawki. Jedziemy. Chcesz coś powiedzieć wszystkim na pożegnanie? Nie, nie. Już wystarczy. Okay. Już wystarczy, skończmy to i nie wracajmy do tego nigdy więcej. Słuchajcie, wróciłam i wyglądam zajebiście, ale ja jestem w szoku, nie sądziłam, że tu może tak wyglądać, że w ogóle będzie jakiś porządek, czyli jednak jest zawsze szansa, zawsze, zawsze może być dobrze. Co z tego, że prawie rok męczyłam cię? Lepiej późno niż wcale, słuchajcie. Gdzie idziesz? Nie pozwoliłem ci. Zostawiłem smaki na ziemi, wszystko zjadła, nie? A miały być smaki na mycie zębów. No ja też jakbym znalazła smaki, to bym zjadła, no dziwota po prostu. Miały być smaki za mycie zębów. Co ty masz na palcach? Aha. Szydeczki do mycia zębów. Luśnik. Dobra, muszę coś zjeść. Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, zaraz jedziemy na kolejną sesję. Jestem przygotowana, jest make-up, ale zanim, bo dzisiaj jedziemy w ogóle do IKEA na foty, bo jak to powiedziała Martyna, każda szanująca się blogerka musi mieć sesję w IKEA, tak więc lecimy. Ale zanim to, idę do Rossmana, podjechałam pod galerię, którą mam najbliżej domu i idę polować na kolekcję Fagaty z Ingrid, bo od teraz są w Rossmanach, bardzo chciałabym zrobić ich test. Pisałam do Ingrid, czy, bo mają jakąś paczkę PR-ową wysyłać, czy będzie ta kolekcja. Nie dostałam odpowiedzi, tak więc idę na polowanie sama. Misja zakończona sukcesem. Słuchajcie, mam prawie całą kolekcję. Jest 10.39, słuchajcie, a niektórych produktów już nie było. Mam jeden korektor, są w trzech odcieniach, ale ja mam jeden i to w tym takim średnim, bo na przykład właśnie jedyneczki nie było w ogóle. I nie było też na przykład jednego błyszczyka, takiego bardzo glitterowego. Natomiast ja się cieszę, bo mam paletkę i do oczu, i do konturowania, tak więc myślę, że te najważniejsze produkty mam. I jadę do IKEA, a jak wrócę, to kręcę testy, tak więc na dniach będzie na kanale. Co ja gadam w ogóle? Wzięłam nawet buty na przebranie. Ja też. Pokaż swoje gacie, nie gacie. W sumie w ogóle za duże, ale to już nikt nie musi tego widzieć, ale... Ale wszyscy widzą. No dobrze, słuchajcie. Jak się popieści... zrobi. Jak nienormalne w IKEA. 11, ludzie robią zakupy. My robimy zdjęcia. Koniec zdjęć, które jest 12:16. 16. Więc zajęło nam to mniej niż godzinę w samej IKEA. Dobry czas.
Szybko lecimy. Słuchajcie! Oh my god! Dostałam właśnie info, że moja ostatnia współpraca w końcu już ujrzała światło dzienne i mogę się podzielić ze wszystkimi. I słuchajcie, this is Elle i... Hi! Oh my god. Jestem reklamą w gazecie. Wygląda to następująco. Jestem, można powiedzieć, twarzą właśnie linii Pink Aloes, bardzo fajnej serii właśnie z AA. Jest różowo, tak więc musiałam być ja. I mega się jaram. Gorąco w ogóle Was zachęcam do przetestowania. Ja najbardziej lubię krem na dzień, ale ten nanos też jest bardzo, bardzo fajny. Idealna formuła, taka wiecie, na lato, bo jest to żelowa formuła, tak więc petarda. Czas się zabrać do pracy, wróciliśmy po sesji, jestem głodna, jest 13, jeszcze nie jadłam śniadania, tak więc siadam i zbieram się do nagrań, bo test Fagaty musi wyjść w niedzielę, a jest czwartek, tak więc. Wszystko brudne. Dzień dobry, piątek. W ogóle teraz spojrzałam na siebie w podglądzie i damn. Jak ja lubię siebie w odświeżonym kolorze. Dużo z Was w ogóle mi pisze, jak mam taki nawet, powiedzmy, wypłowiały czy pastelowy kolor, że podoba Wam się ten odcień. Czasami mnie pytacie o farbę, tylko wiecie, to jest ten kolor tylko po 2 miesiącach, ale ja zdecydowanie bardziej wolę siebie w takim kolorze. Ja właśnie wychodzę do biura, chciałam tylko dać się znać i powiedzieć kilka słów o staniku. Ogólnie tak, to jest stanik, który ja już zaczęłam modyfikować pod siebie, bo wzór, który ja mam, jest na taki typowo trójkątny stanik i na małe cycki. Tak więc ja się nie wpisuję niestety w ten przedział, więc modyfikuję ten stanik pod siebie. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało sens. Bardzo dużo z Was pisało do mnie na Instagramie, że podoba Wam się w ogóle ten stanik, tak więc słuchajcie, będę miała za niedługo dosyć dużo czasu, bo będzie szpital i moja rekonwalescencja po szpitalu, tak więc będę robić dla Was staniczki na lato. Myślę, że podzielę to na takie, powiedzmy, na mniejszy biust, zwykłe trójkątne, a na większy będę, wiecie, próbować jakąś inną konstrukcję, żeby to się po prostu trzymało i było wygodne w noszeniu, bo ten, który zrobiłam teraz, on ładnie wygląda, ale tak jak, tak no, schylać to się w nim nie można i chodzić to też tak wolno, więc... Dobra, idziemy do biura i odebrać moje spodnie od krawcowej. Właśnie poszliśmy testować nasz osiedlowy kebab, znaczy Piotrek już raz jadł, ale ja jem pierwszy raz i jak za 13 z jego, to zajebista. Mi smakuje jeden i drugi. Jest i hummus, i falafel, i czuć, że jest taki zrobiony po domowemu, tak więc byśmy nie zmienili się w jednego wielkiego kebaba, ale jak za 13 ziko, to mi się nie opłaca gotować. Słuchajcie, mamy sukces. Tak się prezentuje finalny kącik do nagrań outfitów. Wygląda to lepiej w pionie, ale ogólnie super cute. Jeszcze tylko trochę biję się z zasłonami, bo nie jestem mistrzem zasłon. Tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Potrzebuję jeszcze jakieś organizery na ciuszki, naokoło. Te rzeczy do ogarnięcia i będzie perfekto. Musia, idziemy na wybieg? Poskromić twoją szaleńczą naturę, żebyś spała całą noc? Tak bardzo przejęci naszą wizytą w Vintage Selection. Jeśli się nie mylę, tak się nazywa ten sklep Vintage, w którym byliśmy. I ogólnie weszłam do tego sklepu w innej stylówce i wyszłam w innej stylówce, tak więc jak bywa, możesz mnie
Co to za fajne kolczyki? Oddziadkowujemy się po zeszłych wakacjach. Już nie mam siły, już naprawdę nie wiem, młodzi, jak wy to robicie. Trzeci dzień, jesteśmy gdzieś na mieście, dzisiaj idziemy na koncert Margaret na nowe miejsce w Poznaniu. Wilda Eco Village czy coś takiego. Tu kiedyś robiliśmy sesję z nie z melonami, tylko z arbuzami. Ładną. Się 10-złotową kolą. Tak się bawi polska klasa średnia. Takie co, a my nie tam dojście do te piwy. Gaja,